Dziękujemy za zakup zestawu Beauty and Lift Set, dzięki któremu już od dzisiaj profesjonalnie zadbasz o doskonały i młody wygląd skóry twarzy i ciała, swojej i swoich najbliższych. W zestawie znajdują się urządzenie do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy PC Skin Scrub, urządzenie do radiofrekwencji i elektrostymulacji PC Thermo Lift, urządzenie do masażu ciała PC Roller, urządzenie do nawadniania i rewitalizacji skóry PC Facelift 5 w 1, urządzenie do wtłaczania kolagenu i mikromasażu twarzy PC Face Gold 24K, urządzenie do masażu okolic oczu PC Eye Gold 24K, urządzenie do pomiaru wilgotności skóry PC Skin Tester, okulary. Dodatkowo w zestawie znajdują się kosmetyki. Kolagen platynowy z hialuronem, probiotyczne serum hialuronowe, detoksykacyjny ekstrakt z dzikiego habra norweskiego, prebiotyczny krem łagodzący, Thermolift Gel. W zestawie znajdują się również katalog produktowy, katalog biznesowy, instrukcje obsługi urządzeń, w których również znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do wykonania zabiegów, karta gwarancyjna oraz ładowarki do urządzeń. Zwróć uwagę na to, że do każdego z urządzeń jest osobna ładowarka. Urządzenia są fabrycznie wstępnie naładowane. Aby zwiększyć żywotność baterii, używaj urządzeń do całkowitego rozładowania, a następnie przeprowadź proces pełnego ładowania, najlepiej minimum 10 godzin. Pamiętaj o usunięciu folii zabezpieczającej z głowicy urządzenia PC Facelift 5 w 1. Natomiast do urządzenia PC Face Gold włóż baterię typu AA, paluszek. Odkręć dolną część urządzenia, suń baterię, zwracając uwagę na prawidłowy układ biegunów baterii. Następnie dociskając, zakręć dolną część aż do ustania wibracji urządzenia. Do urządzenia PC Skin Tester użyj dwóch baterii typu AAA, czyli mały paluszek, tak jak to zostało pokazane w filmie. Instalując baterię, zwróć uwagę na właściwe ustawienie biegunów baterii. Przedstawiliśmy, z czego składa się zestaw Beauty and Lift Set, a teraz przekonaj się, w jaki sposób używać zestawu, by odmłodzić swoją skórę. Przed pierwszym użyciem przetrzyj głowicę wszystkich urządzeń wacikiem nasączonym płynem dezynfekującym. Może być to spirytus salicylowy lub specjalny preparat do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych. Płyn do dezynfekcji aplikuj na wacik i przecieraj nim głowicę urządzeń. Przygotuj urządzenia i kosmetyki. PC Skin Scrub i detoksykacyjny ekstrakt z dzikiego habra norweskiego, PC Thermolift i Thermolift Gel, PC Roller, PC Facelift 5 w 1 i prebiotyczne serum hialuronowe, PC Face Gold i kolagen platynowy z hialuronem, PC Eye Gold i prebiotyczny krem łagodzący. Demakijaż. Jeżeli zabieg wykonujesz poza łazienką, zapewnij sobie dostęp do wody i lustra. Jeżeli masz na twarzy makijaż, to zmyj go, wykorzystując do tego kolagenowy żel do mycia twarzy. Po usunięciu makijażu spłucz dokładnie skórę wodą i stonizuj ją tonikiem kolagenowym lub detoksykacyjnym ekstraktem z dzikiego habra norweskiego. Jeżeli nie masz makijażu, wystarczy przetrzeć skórę wacikiem nasączonym tonikiem kolagenowym. Pomiar wilgotności skóry.
Przed wykonaniem zabiegów zmierz poziom wilgotności skóry za pomocą urządzenia PC Skin Tester. Zdejmij osłonę i włącz urządzenie. Poczekaj, aż zera na wyświetlaczu przestaną migać. Przyłóż głowicę urządzenia do skóry i poczekaj na sygnał dźwiękowy. Odczytaj wynik z wyświetlacza i zanotuj go. Peeling. Nasącz wacik wodą i spryskaj go detoksykacyjnym ekstraktem z dzikiego chabra norweskiego. Ekstrakt o własnościach toniku, dzięki swojej formule i składowi, koi i wspomaga odbudowę skóry. Jest również doskonały do pielęgnacji skóry atopowej, wrażliwej czy trądzikowej. Zdejmij osłonę z głowicy urządzenia. Na urządzeniu naciśnij środkowy guzik on-off oraz przycisk plus. Przetrzyj skórę zwilżonym wacikiem i przyłóż głowicę urządzenia do twarzy pod kątem około 45 stopni. Dbając o to, by guziki na urządzeniu były zawsze skierowane do twarzy, a peelingowana skóra wilgotna. Zwróć uwagę, że w czasie zabiegu urządzenie delikatnie dotyka skóry. Wykonuj ruchy takie, jak pokazane w filmie, tak aby oczyścić skórę całej twarzy. Przed każdym przesunięciem głowicy po skórze zwilż ją wilgotnym wacikiem. Na zwolnionych zdjęciach pokazany jest efekt kawitacji, czyli oczyszczania skóry, wywołany falą ultradźwiękową rozchodzącą się na zwilżonej skórze. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie naciskając przycisk on-off, a głowicę osusz czystym wacikiem. Sonoforeza. Sonoforeza jest dodatkową funkcją urządzenia PC Skin Scrub i służy do nawilżania naskórka, czyli powierzchni skóry. Zdejmij osłonę głowicy urządzenia, a następnie nałóż na skórę twarzy dwie pompki prebiotycznego serum hialuronowego. Delikatnie rozprowadź po całej powierzchni twarzy. Włącz urządzenie PC Skin Scrub, naciskając środkowy guzik on-off, następnie przycisk uruchamiający sonoforezę oraz przycisk minus. Zwróć uwagę na to, że zabieg sonoforezy wykonujemy trzymając urządzenie guzikami w kierunku dłoni, a nie w kierunku twarzy. Przyłóż głowicę do skóry guzikami skierowanymi do dłoni i przesuwaj po skórze twarzy tak, jak jest to pokazane w filmie. Zabieg wykonuj do momentu całkowitego wchłonięcia preparatu przez skórę. Sonoforeza jest zabiegiem wtłaczającym preparat w płytkie warstwy skóry. Do wtłaczania głębokiego służy urządzenie PC Facelift 5 w 1. Po zabiegu wyłącz urządzenie przyciskiem on-off. Lifting. Zabieg urządzeniem PC Thermolift wymaga nałożenia na skórę żelu Thermolift Gel. Jest to preparat, który umożliwia zadziałanie fali radiowej i elektrostymulacji w skórze. Na początku zabieg wykonuj partiami, dzieląc twarz na trzy obszary. Na każdym obszarze zabieg wykonuj przez 3 minuty. Dla ułatwienia urządzenie samoczynnie zawiesza działanie po 3 minutach. Całkowity czas wykonywania zabiegu na twarzy to 9 minut. Włącz urządzenie, przytrzymując guzik włączenia przez 3 sekundy. Wybierz za pomocą przycisku M odpowiedni program, a za pomocą przycisku L ustaw moc działania. Do zabiegów na twarz używamy mocy 1 lub 2. Moce 3, 4, 5 zarezerwowane są do zabiegów na ciało. Opis programów znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia PC Thermolift w tabelach na stronach numer 18 i 19. Naciśnij krótko przycisk włączania, by wstrzymać pracę urządzenia na czas nakładania żelu na skórę.
Rozprowadź na wybranej części twarzy cienką warstwę Thermolift Gel. Naciśnij krótko przycisk włączania, by uaktywnić urządzenie. Włączone urządzenie przyłóż do skóry i powolnym ruchem prowadź tak, jak jest to pokazane w filmie. Nie odrywaj głowic z urządzenia od skóry. Dbaj o to, żeby wszystkie głowice miały kontakt ze skórą w czasie wykonywania zabiegu. Ruch do góry jest ruchem liftingującym. Staraj się go wykonywać wraz z mikrowibracją urządzenia. Natomiast w dół przesuwaj urządzenie po skórze delikatnie, tak by nie stracić kontaktu głowic ze skórą. Nie zatrzymuj urządzenia w jednym miejscu, tylko cały czas przesuwaj po skórze. Obracaj urządzenie, zmieniaj kąt ustawienia tam, gdzie tego wymaga budowa twarzy, na przykład na brodzie, tak aby wszystkie głowice zawsze dotykały pokrytej żelem skóry. Po 3 minutach urządzenie samo się wyłączy i przejdzie w stan czuwania. Nałóż żel na kolejną część twarzy. Naciśnij krótko przycisk włączania, a urządzenie ponownie zacznie działać w wybranym wcześniej ustawieniu. Na czole wykonuj ruchy takie jak pokazane w filmie, pamiętając, by wszystkie głowice przylegały do skóry. Z czasem, gdy nabierzesz wprawy, zabieg możesz wykonywać od razu na całej twarzy, maksymalnie przez 9 minut. W tym przypadku żel należy nałożyć od razu na całą twarz i wykonywać zabieg, pamiętając o wszystkich zasadach. Urządzenie po 3 minutach będzie automatycznie przechodziło w stan czuwania. Wystarczy wtedy krótko nacisnąć przycisk włączania, by kontynuować zabieg. Na animacji pokazane są kierunki pracy urządzeniem na poszczególnych partiach twarzy i szyi. Zwróć uwagę, by podczas wykonywania zabiegu na szyi omijać przełyk i tarczycę. Po wykonaniu zabiegu zmyj bardzo dokładnie ze skóry pozostały na niej Thermolift Gel. Wykorzystaj do tego kolagenowy żel do mycia twarzy. Thermolift Gel nie jest kosmetykiem, dlatego zadbaj o to, by nie pozostał na skórze. Po umyciu przetrzyj skórę tonikiem kolagenowym. Skóra po zabiegu może być lekko zaczerwieniona. Jest to zjawisko zupełnie normalne, związane z pobudzeniem krążenia krwi w płytkich warstwach skóry. Lifting na ciało. Urządzeniem PC Thermolift możesz też wykonać zabiegi na ciało. Ustaw program i moc zgodnie z tabelami zamieszczonymi w instrukcji obsługi na stronach numer 18 i 19. Naciśnij krótko przycisk włączania, by wstrzymać pracę urządzenia. Nałóż na wybraną partię ciała, na przykład przedramię, odpowiednią ilość Thermolift żelu i rozprowadź go równomiernie. Naciśnij krótko przycisk włączania, aby aktywować urządzenie. Jeżeli w trakcie trwania zabiegu zajdzie taka potrzeba, dołóż Thermolift Gel, tak aby skóra była nim cały czas pokryta. W trakcie zabiegów na ciele pamiętaj, aby ruch liftingujący, czyli mocniejsze dociśnięcie urządzenia do skóry z mikrowibracją urządzenia, był wykonywany w kierunku serca, tak jak na animacji. Ruch w kierunku serca ma być spokojny i powolny. W czasie powrotu urządzeniem od serca przesuwaj nim szybko i delikatnie po skórze, tak aby głowice miały cały czas kontakt ze skórą.
Nie zatrzymuj urządzenia w jednym miejscu, tylko cały czas przesuwaj po skórze. Na animacji pokazane są kierunki wykonywania zabiegu na innych partiach ciała. Po zakończonym zabiegu dokładnie usuń pozostały Thermolift Gel ze skóry. Masaż. Po zabiegu PC Thermolift na brzuchu, udach, pośladkach czy ramionach wymasuj poddane zabiegowi miejsca PC rollerem. Pamiętaj, żeby masaż wykonywać zawsze w kierunku serca. Jeżeli odczucia w czasie masażu są zbyt intensywne, użyj jednego z naszych organicznych balsamów do ciała, żeby zwiększyć komfort zabiegu. Kierunki wykonywania masażu są takie same jak przy zabiegu urządzeniem PC Thermolift. Nawadnianie. PC Facelift 5 w 1 łączy w sobie aż 5 funkcji kosmetologicznych. 4 z nich służą do rewitalizacji skóry, osobno wykorzystamy funkcję oczyszczania punktowego. Aby nawodnić skórę, włącz urządzenie przyciskiem Power, przyciskiem Mode aktywuj pierwszą funkcję Ultrasonic, napis Ultrasonic na wyświetlaczu będzie mrugał, następnie przyciskiem Shift ustaw moc na maksymalną. Naciśnij Modę 2 razy i wybierz funkcję Nutri minus. Ponownie użyj Shift, aby ustawić maksymalną moc. I znów przyciskiem Modę zaktywuj następną funkcję Relax i przyciskiem Shift wybierz pomiędzy masażem ciągłym lub przerywanym. Na koniec przyciskiem Modę przejdź do wyboru rodzaju światła spolaryzowanego. Czerwonego rozgrzewa skórę, niebieskiego działa przeciwzapalnie i kojąco na skórę lub zielonego działanie relaksujące i wyciszające. Zabezpiecz oczy okularami ochronnymi i nałóż na skórę twarzy 2 pompki prebiotycznego serum hialuronowego. Na urządzeniu naciśnij przycisk Confirm. Przyłóż głowicę urządzenia do twarzy i kolistymi, spokojnymi ruchami przesuwaj głowicą po skórze, kierując się od dołu w górę twarzy. Zabieg wykonuj do momentu wchłonięcia serum przez skórę. Jeżeli chcesz, możesz dołożyć kolejną porcję serum i dalej wykonywać zabieg lub go zakończyć. Wyłącz urządzenie, ściągnij okulary. Galwanizacja. Osobnym zabiegiem jest punktowe oczyszczanie zmian skórnych z wykorzystaniem galwanizacji. Włącz urządzenie przyciskiem Power. 2 razy naciśnij przycisk Mode, aby wybrać funkcję Clean Plus, a przyciskiem Shift ustaw największą moc. Dodatkowo możesz uruchomić światło niebieskie, by wzmocnić działanie przeciwzapalne. Pamiętaj, by podczas zabiegów ze światłem spolaryzowanym używać okularów ochronnych. Nasącz wacik wodą, spryskaj go detoksykacyjnym ekstraktem z dzikiego habra norweskiego.
Na urządzeniu naciśnij przycisk Confirm. Zwilż wyprysk wacikiem i przyłóż głowicę urządzenia do zwilżonego wyprysku. Urządzenie wyda po kilku sekundach cichy dźwięk. Odsuń głowicę od skóry i znów przyłóż. Czynność powtórz 10 do 15 razy, dbając o to, by skóra w miejscu wykonywania zabiegu była cały czas wilgotna. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie. Wtłaczanie kolagenu. Zwilż skórę całej twarzy mokrym wacikiem i nałóż na skórę 1-2 pompki kolagenu platynowego z hialuronem. Delikatnie rozprowadź po całej twarzy. Przekręć dół urządzenia w pozycję ON i masuj twarz ruchami od dołu do góry. Ruch w górę jest ruchem liftingującym. W trakcie ruchu liftingującego przyciśnij nieco mocniej urządzenie do skóry. Zmieniając ustawienie głowicy, dotrzesz do głębszych bruzd i zmarszczek, np. do bruzdy wargowo-nosowej. Masaż możesz zakończyć, gdy kolagen się wchłonie, lub możesz zwilżyć końcówkę urządzenia i kontynuować masaż. Po zakończeniu masażu wyłącz urządzenie, przekręcając końcówkę urządzenia w pozycję OFF. Masaż okolic oczu. Nałóż na okolice oczu prebiotyczny krem łagodzący. Wykorzystaj końcówkę PCI Gold do aseptycznej aplikacji produktu. Masaż rozpocznij od punktu pomiędzy brwiami i przesuwaj urządzenie po brwi na zewnątrz w kierunku skroni. Następnie od skroni w kierunku wewnętrznego kącika oka i do punktu pomiędzy brwiami. Narysuj wokół oczu znak leżącej ósemki, czyli znak nieskończoności. Do masażu możesz wykorzystać zarówno prebiotyczny krem łagodzący, prebiotyczne serum hialuronowe lub kolagen platynowy z hialuronem. W celu zmniejszenia widoczności worków pod oczami, przykładaj punktowo urządzenie na szczycie kości policzkowej od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka, czyli w kierunku skroni. Po zakończeniu zabiegów nałóż prebiotyczny krem łagodzący na skórę twarzy. Wykorzystaj końcówkę PCI Gold do aseptycznej aplikacji produktu. Rozprowadzanie kremu jest świetną okazją do wykonania przyjemnego masażu twarzy.
probiotyczny krem łagodzący można również stosować na szyi i dekolcie. Pomiar wilgotności skóry. Na koniec możesz wykonać kontrolny pomiar wilgotności skóry i porównać go z wynikiem pomiaru sprzed zabiegów. Zdejmij osłonę i włącz urządzenie, poczekaj aż zera na wyświetlaczu przestaną migać, przyłóż głowicę urządzenia do skóry i poczekaj na sygnał dźwiękowy. Wynik powyżej 50% świadczy o dobrym poziomie nawodnienia skóry. Po zabiegu skóra jest zawsze lepiej nawodniona, taki stan utrzymuje się z początku przez kilka godzin. Z czasem zarówno wartość wyjściowa, jak i czas utrzymywania się efektu nawodnienia po zabiegu będzie się wydłużał. Czyszczenie urządzeń. Po zakończeniu zabiegów wyczyść głowicę urządzeń wacikiem nasączonym płynem do dezynfekcji. Może być to spirytus salicylowy lub specjalny preparat do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych. Płyn do dezynfekcji aplikuj na wacik i przecieraj nim głowicę urządzeń, aż będą czyste. Urządzenia przechowuj w łatwo dostępnym miejscu, na przykład w koszyczku w łazience, tak żebyś mogła po nie wygodnie sięgnąć w każdym momencie. Regularna pielęgnacja skóry za pomocą urządzeń w połączeniu z codziennym stosowaniem skutecznych kosmetyków spod znaku Perfect Call gwarantują Ci zdrową i piękną skórę twarzy i ciała. Wszystkie zaprezentowane zabiegi można również wykonywać na wybranych partiach ciała, na przykład dłoniach, rękach, stopach, łydkach, udach, czyli tam, gdzie nasza skóra potrzebuje dodatkowego wsparcia.